Przed pierwszym użyciem funkcji liczenia sztuk, w skrócie PCS, należy ją dodać do podręcznego menu użytkownika. Wykonujemy tę czynność tylko raz. Aby to zrobić, naciśnij klawisz menu, wybierz opcję setup i następnie opcję menu. Poczekaj, aż na ekranie pojawi się symbol PCS i zatwierdź. Pokaże się małe kółko. Naciśnij klawisz menu, aby przejść do ważenia. Od tego momentu funkcja liczenia sztuk będzie dostępna od razu po naciśnięciu klawisza menu. Połóż pojemnik lub opakowanie i wytaruj. Nałóż próbkę towaru, na przykład 5 sztuk. Naciśnij klawisz menu, wybierz PCS, następnie PCS On. Założyliśmy 5 sztuk, więc gdy na ekranie pojawi się PCS 5, zatwierdź. Gotowe. Waga teraz przeszła w tryb liczenia sztuk. Klawiszem trybu możemy przełączać wskazanie pomiędzy liczbą sztuk a masą netto całości. W zależności od liczby detali, które położymy, możemy wybrać opcje PCS 5, 10, 20, 50, 100, 200 lub 500. Możesz również wpisać ręcznie masę pojedynczej sztuki, wybierając PCAPW lub wpisać inną liczbę sztuk, którą położysz, korzystając z opcji PCS Set. Skorzystajmy z opcji PCS Set, aby ustawić 12 sztuk. Klawiszem zerowania zmieniasz cyfrę. Klawiszem tarowania przechodzisz do kolejnej pozycji i zatwierdzasz klawiszem menu. Gotowe! Gdy po włączeniu liczenia sztuk zauważysz komunikat APW Low i wskazanie zacznie mrugać, to oznacza, że masa pojedynczego detalu jest mała i liczenie sztuk może być niedokładne na Twojej wadze. Zalecamy w tym przypadku kontakt z nami w celu doboru precyzyjniejszego modelu wagi. Gdy po włączeniu liczenia sztuk zauważysz komunikat APW Too Low, to oznacza, że masa pojedynczego detalu jest za mała i waga nie jest w stanie wykonać liczenia. Zalecamy w tej sytuacji ponownie kontakt z nami.